73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się w Białymstoku uroczystości związane z uczczeniem tego heroicznego wydarzenia. Państwowe obchody pod pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Kilińskiego, a także spontaniczna akcja zorganizowana przez Młodzież Wszechpolską, która w grupie kilkunastu osób ułożyła z białych i czerwonych zniczy symbol Powstania Warszawskiego. Jako Młodzież Wszechpolska zgromadziliśmy się tutaj, aby postawić symboliczną kotwicę z biało-czerwonych zniczy. Ten symbol oczywiście jest symbolem wszystkich Polaków walczących podczas II wojny światowej, ale szczególnie podczas Powstania Warszawskiego. Tutaj przybyliśmy jako organizacja Młodzież Wszechpolska po to, aby wspólnie spędzić godzinę W, czyli godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 17. Razem z całą organizacją oraz z naszym przyjacielem, kombatantem, panem Narskim, chcemy również z nim spędzić tutaj swoją właśnie tą chwilę na godzinę W. Nie jest to manifestacja, aby przybyło tu jak najwięcej osób. Oczywiście główne uroczystości, na które się później udamy, odbywają się pod pomnikiem Armii Krajowej. Oczywiście gdzie się udamy, gdzie się też będą wszyscy inni przedstawiciele przeróżnych innych organizacji. Ta kotwica to jest też taki nasz coroczny symbol Powstania Warszawskiego, który układamy razem z Młodzieżą Wszechpolską właśnie 1 sierpnia przed godziną 17. Podczas wspomnianych wcześniej uroczystości państwowych doszło jednak do skandalicznego zdarzenia. W trakcie odśpiewania hymnu narodowego Straż Miejska i Policja, w ilości wyraźnie przekraczającej środki przymusu bezpośredniego, przegoniła z terenu uroczystości przedstawicieli obozu narodowo-radykalnego wraz ze sztandarami. Żaden z przedstawicieli Policji ani Straży Miejskiej nie potrafił uargumentować, skąd taka decyzja. A jakie prawo oni złamali, że iście tutaj przeganiacie? My żadnego prawa, my prosiliśmy. Ale dlaczego? Dlatego, to taki argument, dlatego. Dlatego, tak? Ale mało tego. W trakcie składania wieńców przez różne władze i organizacje, delegacja ONR-u również została ocenzurowana i zamiast wyczytania pełnej nazwy tejże organizacji, speakerka przedstawiła delegację ONR jako organizację społeczno-polityczną. Mówi Mateusz Magnuszewski z białostockiego oddziału obozu narodowo-radykalnego. Podeszli na początku do nas panowie ze Straży Miejskiej, następnie z Policji i bez żadnej podstawy prawnej kazali nam jakby zwinąć własne sztandary, na które na to prośbę oczywiście sprzeciwiliśmy się, stwierdziliśmy, że nie ma takiej potrzeby, abyśmy usunęli te sztandary, natomiast później zagrożono, że jeżeli nie złożymy tych naszych flag z falangą, to uroczystości zostaną przerwane. Wszystko to działo się na polecenie prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego i podejrzewam też posła Platformy Obywatelskiej, pana Tyszkiewicza. Dlaczego waszej nazwy nie wyczytano właśnie z listy, kiedy wieńce składaliście? No to właśnie jest właśnie pokłosie tej całej sytuacji. Są pewne środowiska, które mówią bardzo dużo o wolności słowa i wypowiedzi, ale gdy jest jakby ten nadchodzi test, okazuje się, że jednak to tylko czyste slogany i trzcza gadanina. Obszerny materiał z tego zdarzenia zaprezentujemy państwu w oddzielnym filmie. Wie pan, ja to zgłoszę w odpowiednim osobom, także mam to nagrane. Pan nawet nie potrafi uargumentować, dlaczego. Bo tam mądra przy mikrofonie. Truskolaski powiedział, że nie zabrał. Nawet nie pokazał z mordą swoją. A co to przeszkadza? Oni przyszli tak samo jak A co za różnica, czy teraz 5 metrów tą, a w tą? No. Jaka pana nazwisko? Numer jest. Proszę powiedzieć pana nazwisko. Moje nazwisko Karpowicz. Tu jest numer. Jest pan jakiś duży, nie wiem, coś prowadzimy jakieś czynności. A co, to ma wspólnego? Co to ma wspólnego? Czy pan za mną jakieś czynności prowadził? Pana na pana skargę złoży i tyle. Początkowo materiał ten miał pozostać bezstronny i pokazać uroczystości w sposób neutralny, jednak przedstawione wcześniej okoliczności spowodowały mój obszerny komentarz do tego tematu. Przykre jest, że podziały i cenzura muszą działać nawet w taki ważny dzień dla Polski jak rocznica Powstania Warszawskiego. Oj, ciemne chmury widzę nad zjednoczeniem polskiego narodu.